Siema, co tam? Jesteś, byku, na live'ie 22 tysiące ludzi. Coś do widzów powiedz, stary, no nie wiem, no nie było ciebie, to powiedz coś do widzów. No kurde, no trochę nie wyszło, widzowie miałem być na ważeniu, ale trochę się nie udało, żeśmy się spóźnili. W hotelu teraz jestem, no i co? Idę się wykąpać, ogarnąć, no i czekam na walkę najjutrzejszą. Na galę i startujemy i lecimy z koksem. Będzie ostro, będzie rozruba. No dobrze, będzie dobrze. Żeby nie wypaliło, kurde. Jak emocje? Z ważeniem? Co? Jak emocje? No emocje, no powiem ci, jestem wyluzowany, spokojny, jakoś specjalnie się nie stresuję. Myślę, nie ma co się stresować. Trzeba podejść z zimną głową i lecimy. No dobra, okej. No, co? To jesteśmy w kontakcie i do zaczęcia jutro się widzimy. No, ale coś to dawaj znać jakby tamten. Pozdrowienia dla widzów, oglądajcie jutro, zobaczymy co z tego widzi. Dobra, trzymaj się, cześć. No, na razie. To, że wszyscy tacy spięci, to czuć w głosie nawet, nie? Tak? Już daję. No wiecie, no spięci, ja jestem spięty jak wiesz, proszę łap. Kornelka. Chodź, możesz się pokazać. Właśnie, bo tutaj mamy Kornelię, która będzie przeprowadzała wywiady w dniu jutrzejszym z zawodnikami na backstage'u. Możesz się pokazać, będzie widziało cię jutro będzie ich dużo ludzi. Będzie rozpraszała. To chodź, pokaż się ludziom. Dobrze, ale przywitaj się proszę. No to się chodź, przywitaj. Dobrze, chodź. To łap klucz. Łap klucz. Łap klucz. Dobra, także Kornelia jutro będzie przeprowadzała wywiady na backstage'u.